18 stycznia w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach przy kawie, herbacie, pysznych słodkościach i owocach wspólnie z panem burmistrzem śpiewaliśmy najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Kolędowanie z naszym burmistrzem to już tradycja, a przychodzi na nie tylu mieszkańców, że w dwóch salach dostawiać trzeba było krzesła. Prowadzącemu kolędowanie panu burmistrzowi jak zwykle dopisywał dobry nastrój, znakomite poczucie humoru, a wśród zgromadzonych radość i uśmiech na twarzach. Kolędowanie rozpoczęła schola z parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja, prowadzona przez księdza Mateusza Pawlicę. Wystąpił również świebodzicki chór Akord, pracownicy Miejskiego Domu Kultury na czele z panią dyrektor Agnieszką Gielatą, radni Rady Miejskiej, liczni mieszkańcy naszego miasta, a co najciekawsze, całe rodziny. Śpiewamy wspólnie w domach i tutaj ludzie się otwierają i śpiewają pełnym głosem. To jest bardzo dobra idea, która podtrzymuje to wspólne takie śpiewanie. Czesi śpiewają wspólnie, Niemcy śpiewają. My mamy też setki, tysiące kolęd i też jest bardzo fajne to, że śpiewamy nie tylko takie zwykłe, tradycyjne kolędy, ale też pastorałki. Zostają jakby odświeżane te pastorałki i tutaj tak widzę z roku na rok coraz więcej tych pastorałek się pojawia. I także dzieci śpiewają, także uważam, że jest to bardzo trafiony pomysł, żeby wspólnie śpiewać kolędy. Moment spotkania na kolędowaniu z burmistrzem jest również tą chwilą, by podziękować wszystkim mieszkańcom Świebodzic za ubiegłoroczny rok, ale również życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, czasu, radości, miłości, by wszystko to Państwu nie zabrakło i żeby to Państwo przenosili na drugą osobę. Wszystkiego najlepszego. Przyjdź na świat, by wyrównać ją.
kolędy opłaca się znać i śpiewać, bo pan burmistrz wraz ze sponsorami dla każdego wykonawcy przygotował atrakcyjne niespodzianki. Między innymi dla dzieci i młodzieży karnety na basen, dla osób troszkę starszych karnet na badania do przychodni, a dla wszystkich książki, gry i słodycze. Do śpiewania kolęd nikogo nie trzeba zachęcać. Kolędowaliśmy prawie 2 godziny i wciąż było mało. Jeden z uczestników zaśpiewał nawet własną kolędę, co pokazało, że my Świebodziczanie mamy talent i artystyczne zacięcie. Przykładem jest pan burmistrz, który nie tylko śpiewa kolędy, ale gra na harmonijce. Jak każdego roku dobrą duszą kolędowego spotkania była bardzo miła, życzliwa i uśmiechnięta żona pana burmistrza Teresa Kożuchowicz, która dbała o każdego z nas, częstując kawą, herbatą i słodkościami. Koncert zakończył się owacjami na stojąco. Jak się państwu podobało kolędowanie z panem burmistrzem? W kolędowaniu z burmistrzem uczestniczymy od wielu lat. W trójkę zawsze przychodzimy. Przychodzimy, bo jest niepowtarzalna atmosfera, sympatyczny klimat, burmistrz tryska humorem i poznajemy burmistrza z zupełnie innej strony, jako niepoważnego, odpowiedzialnego urzędnika, ale wesołego, sympatycznego pana, który potrafi rozbawić publiczność i po prostu konsoliduje właściwie miasto. Widać z roku na rok, jak liczna publiczność przybywa na te spotkania. Jest okazja po prostu, żeby pośpiewać sobie kolędy. Tak, to też jest ważne, tak. Tak, przypomnieć sobie dobre czasy. Jestem bardzo szczęśliwa i to jest jedyna okazja, gdzie można po prostu się wspólnie pokolędzować.